Witam serdecznie. Tak, idę sobie spacerkiem po lesie w te grudniowe święta i zastanawiam się nad tą miłością ludzi do bliźniego, do zwierząt. Widziałem taką sekwencję, jak człowiek spotkał pieska na poboczu drogi, który był porzucony, zmarznięty, wychudzony, kulejący. A on tam go z trudem wziął z tej drogi, bo piesek tak charczał, do niego warczał i po prostu z lęku tak się zachowywał. Ten wziął go, otulił kocem, wziął do bagażnika, umył go, nakarmił. Dobrze go odżywił, może odrobaczył, sam nie wiem, co on tam robił. No i co? Ten piesek bardzo ładnie wyglądał po paru tygodniach. Wesoły, biegał sobie, ładnie sierść wyglądała, odżywiony. Wszystko dobrze. No i tak się zdarza, że ludzie lubią zwierzęta i tym zwierzętom rzeczywiście pomagają. Natomiast ludziom chyba nie za bardzo pomagają. Nie widziałem takiego nagrania, gdzie pomaga się ludziom takim porzuconym w bezinteresowny sposób. Ostatnio, będąc w kościele farnym w Białymstoku, widziałem bezdomnego, który śmierdział z daleka. Siedział na zimnej posadzce. Obok była torba z jakimiś ciuchami. No i kiedy ten kościół zamykano, wyproszono go z kościoła. I tak sobie myślę, człowiek taki bezdomny potrzebuje ciepła, miłości, troski. On jest w bardzo głębokiej depresji, moim zdaniem. Porzucony, odepchnięty, odrzucony na uboczu. No i właśnie fajnie by było, gdyby bezinteresownie ludzie potrafili pomóc takim ludziom, dać miłość, wyciągnąć go z depresji, odżywić, ubrać, a później taki człowiek, kiedy by się poczuł już na siłach, mógłby spróbować sobie sam płynąć, bo w tej chwili to tacy ludzie toną. Czy ja mogę pomóc takim ludziom, sam mieszkając na kwaterze i zastanawiając się, czy mi wystarczy pieniędzy na opłatę? Jeszcze w tej chwili nie, ale być może będę mógł pomagać takim ludziom. I właśnie moim zdaniem pomoc takiemu człowiekowi bez słów jest 1000 razy lepsza od modlitw, o mówieniu o miłości do bliźniego, o mówieniu o miłości poza religiami, kiedy ludzie mają piękne słowa, są krasomówcami, bez pokrycia często. Lepiej bez słów właśnie pomóc, pokazać tą miłość, zamiast o niej mówić. Pozdrawiam serdecznie.